Zastanawiam się, kto z was jeszcze żyje. Kto jeszcze żyje w rozumieniu takim niedosłownym żyje, no bo żyjemy jak mniemam wszyscy, ale kto jeszcze żyje, kto jeszcze dycha, kto jeszcze ma siłę. Ja mam 31 stopni w cieniu na balkonie. Jest gorąco, lepko, ale nie ma, że boli. Jest czwartek, godzina 21, jak co czwartek, prawie nocą, o fotografowaniu i podróżach. Czyli nasze coczwartkowe spotkania odbyć się muszą, żeby nie wiem co. A dzisiaj jest przedostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą, która to ruszy no, po przyszłotygodniowym spotkaniu. Zanim powiem, co będzie w dzisiejszym odcinku, zanim wam opowiem, co się będzie działo, tradycyjne powitania. Możecie dzisiaj wpisywać temperatury, bo tutaj już Bogusia z Wrocławia pisze, że upalnie. Darek z Gliwic pewnie mógłby to samo napisać. Radio z Warszawy. Cześć z Wyszkowa. Anno, Roberto z Ostrołęki, czy też koło Ostrołęki. Rzekuń, Rzekuń. Poznań Justyna. Andrzej z Rząski też upalnie, no bo to przecież rzut beretem od mojego cudownego ruczaju. Wrocław Grzegorz. Marek się kłania z Tykocina. Hania z Sosnowca. Dobrusia, Dobrosława z Łodzi. Powolutku się zbieramy na dzisiejszy odcinek. No jest gorąco jak fiks, to w ogóle bez dwóch zdań. Mam nadzieję, że upał zelżeje jakoś po weekendzie i będzie znośnie, bo przecież dopiero co lato się zaczęło dzisiaj, wczoraj, kiedy to była najdłuższa noc. Kto był na kopcu, kto był i celebrował ową noc. Ja tradycyjnie planowałem i tradycyjnie nic z tego nie wyszło, bo mieliśmy tutaj z Dorcią w czułej stodole inne poruczenia, które nie mogły czekać, a przecież najdłuższa noc w roku jest co roku, więc za rok sobie pojedziemy na kopiec Kraka i będziemy tam z tymi wszystkimi, którzy tradycji zadość dają co roku celebrować tęże właśnie długą noc. Jest kto? Dobrosława była już chwalona obecnością. Piotr z Białegostoku, Ewa z Warszawy, Mysza z Warszawy też się kłania, więc powoli się zbieramy, powoli się zbieramy. Tak jak wspomniałem, przedostatnie spotkanie przed wakacjami. Na przyszłotygodniowym spotkaniu powiem wam, jakie zmiany będą nas czekały, nas, bo tak samo was, jak i mnie. Po wakacjach, czyli kiedy ruszymy z piątym, o ile dobrze liczę, czy z szóstym sezonem, muszę sobie to policzyć dokładnie, który to będzie 135 odcinek, ale sezon chyba szósty. Kiedy ruszymy, no powiem wam w przyszłym tygodniu o tych zmianach, ale tak jak wspomniałem, one będą fajne, wydaje mi się, że i dla was, i dla mnie, więc wszyscy na tym skorzystają, tak właśnie. Elżbieta się kłania z Wrocławia, jak mniemam. Piotr się kłania z Ursynowa. Złomianek kłania się kolejny Piotr i jest znów gorąco. Wisła, Wisła, dobry wieczór, przyjemnie. Letnio na Kaszubach. O Jezus Maria, jak wam tam przyjemnie. Kinga z Orlenu jest, więc można w zasadzie już zaczynać. Jest Jerzy z Świebodzina. Nie będę dzisiaj sucharkowych żarcików o Świebodzinie opowiadał, zwłaszcza, że wszędzie mamy netto zamiast naszego ulubionego sklepu. Kurczę, powiem wam, lubiłem tą sieć za to, że mogłem sobie z apki robić zakupy i najlepsze było to, że najtańszy dowóz był gdzieś tam w okolicach 13-14, kiedy wszyscy w pracy, a ja w domu, więc bardzo mi się to podobało. No, teraz już trzeba jeździć samemu. Wszyscy na tym korzystali, nie rozumiem, dlaczego oni się z Polski wycofali. Bożena z Warszawy, Beata z Krakowa, ja też z Krakowa, więc powoli będziemy chyba zaczynać. Mieliśmy w poniedziałek spotkanie Q&A-owe, tak zwane, czyli spotkanie w ramach tych spotkań, które co jakiś czas odbywają się dla uczestników wszystkich moich kursów i warsztatów, więc jak ktoś chciałby kiedyś w nich uczestniczyć, to wystarczy gdzieś ze mną pojechać albo na jakiś kurs się zapisać i już się należy do grupy Q&A-owej i to są takie spotkania, na których no, można zapytać o wszystko, poradzić się o wszystko, jest czas, jest możliwość, to też jest na żywo, więc tak mniej oficjalnie. Mam też plan na zmianę tych spotkań na przyszły rok też, tak żeby można było pogadać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Planów u mnie zawsze jest dużo,
gorzej z realizacją. To znaczy, nie wszystkie udaje mi się zrealizować, bo ich za dużo po prostu planuję. Planuję. Krzysztof z Dolinek już się odezwał, pewnie tam chłodniej w Dolinkach niż tutaj w rozgrzanym Krakowie, a my będziemy powoli zaczynać. Ja sobie tutaj przełączam, co trzeba, zaraz i tak będę musiał założyć okulary. Mam dla was dobrą rzecz i dla siebie też, podoba mi się to, co się dzieje. A dzieje się to, że popatrzcie, Brytyjczycy pracują już nad obostrzeniami prawnymi, które będą zobowiązywały tych, którzy wykorzystują obrazy utworzone przez sztuczną inteligencję, zarówno wideo, jak i zdjęcia, do oznaczania takich obrazów i będą za to śmiertelnie wysokie kary. I mnie się to bardzo podoba z dwóch powodów. Ten powód taki, nazwijmy to artystyczny, to powiem szczerze, mimo że dotyka nas wszystkich tutaj, jak siedzimy, jest w drugiej czy też w trzeciej kolejności odśnieżania. Ha, 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 odśnieżania. Nomen, omen. Inny powód jest ważny. Ten powód, który tak ładnie się nazywa deepfake'iem, prawda? Czyli te wszystkie zdjęcia, wideo, w których wykorzystywane są twarze osób i przypisywane im są historie i zdarzenia, które się nigdy nie wydarzyły. To jest ultra, ultra niebezpieczne i myślę, że tak naprawdę to jest czubek lodowy problemów, ale myślę, że od tego może nie tyle, co warto zacząć, ale nad tym trzeba się też pochylić już na samym początku, kiedy owa sztuczna inteligencja, kurde, zaczynamy o niej mówić jako o życiu. Te algorytmy, które ktoś napisał, są no, tak wykorzystywane do tego, że wprowadzają nas w błąd, ale to jest ogromnie, ogromnie mocne narzędzie, jeśli chodzi o wywoływanie różnych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych na świecie, giełda i te rzeczy. Tutaj naprawdę można stracić dużo pieniędzy, zyskać dużo pieniędzy, można manipulować, więc w dwójnasób to jest coś, nad czym trzeba się pochylić i no i coś z tym robić, więc cieszę się. Przydługie, ale to ważne. Drodzy, trzy wystawy. Pamiętacie, w tamtym roku spotkaliśmy się w Warszawie na wystawie w Lajce. Oglądaliśmy wtedy chyba, o ile dobrze pamiętam, cóż myśmy tam oglądali? Pokonkursową i coś jeszcze. Kto pamięta, co myśmy tam oglądali? Święci Panie. Zaraz sobie przypomnę. Do tego dojdziemy. To, co się dzisiaj dzieje, dziś wernisaż, o ile dobrze pamiętam, był o 18:00, to jest Wojciech Plewiński w Domu Spotkań z Historią. Świetna wystawa. Też bym chciał na nią pójść, więc myślę, że może udałoby się jakoś w lipcu zorganizować mój przyjazd do Warszawy i wtedy byśmy się, tak jak w minionym roku, umówili i poszli sobie hurtem wszyscy, między innymi na tą wystawę. Więc jak ktoś ma ochotę, to ja obiecuję, że to zrobimy, niech się powstrzymuje, albo pójdzie drugi raz. Druga rzecz, to też zacieram rączki i się cieszę, właśnie w Lajce, jakby druga część grenlandzkiej trylogii Jacoba Sobola. Jacob tutaj oczywiście zabierze nas na Grenlandię, tym razem do domu Jamesa i to jest druga część, tak jak wspomniałem, jego trylogii. I te zdjęcia chcę zobaczyć tą jego technikę, chcę zobaczyć, dotknąć wzrokiem oczywiście dobrych powiększeń. No i przede wszystkim zobaczyć tę historię, którą on o Jamesie tutaj opowiada, o tej rodzinie opowiada, więc więc myślę, że będzie fajnie, więc tu też chcielibyśmy zobaczyć, myślę, że razem tę historię, jakie to są piękne zdjęcia miłosne, bo to jest historia miłosna. Tak. To jest wystawa, która dopiero chyba w sierpniu się pojawi, od 9 sierpnia, ale to możemy się spotkać dwa razy. Trzecia rzecz, drodzy Państwo, wystawa w Instytucie Fotografii Ford, to wszystko w Warszawie. Bartur Photo Awards, jest to wystawa pokonkursowa właśnie konkursu o tej nazwie. Nomen omen, konkurs chyba właśnie został uruchomiony, tegoroczna edycja. Są to zdjęcia, jak tutaj jest napisane, wyróżnionych fotografów, zwycięskie prace fotografów z całego świata, którzy poruszają ważne
kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. To jest organizacja non-profit, która nagradza fotografów za ich unikalne prace oraz dąży do wzmocnienia perspektyw kobiet w branży fotograficznej. To bardzo dobre. Więcej informacji na barturphotoaward.org. Możecie sobie tam wejść. Możecie sobie zobaczyć, jakie są tematy tegoroczne, do kiedy trzeba zdjęcia wysłać. Tutaj macie oczywiście poprzednie edycje, więc polecam Anusza Widelec. Także tak. Tyle z ogłoszeń okołowystawowych. Tak jak wspominałem ostatnio i pisałem, ostatnie miejsca zostały już na warsztaty fotoreportażu na Świętej Górze Grabarce, więc jeśli ktoś chce się tam ze mną wybrać 16-19 sierpnia, to bardzo proszę o pośpiech. Tutaj jest na stronie wszystko opisane, co i jak. No polecam pośpiech i jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę do mnie pisać. Ja na wszystkie z przyjemnością odpowiem. Także tak. No to co? To jedziemy. Zaczynamy dzisiaj od przeglądu waszych zdjęć. Potem będzie prześwietlenie. I dzisiaj jest z nami wirtualnie oczywiście, ale jako gość prześwietlenia Nan Goldin. A kończymy na waszych fotoreportażach, czyli na trzecim podejściu, bo to trzeci zestaw z tych, który zgłosiliście do takiego nieformalnego konkursu na fotoreportaż. I tak będzie. Dobra, zaczynamy. Ja tu sobie odpalę wszystkie moje urządzonka, które służą do pisania, rysowania i innych tam rzeczy. O! Beata zaczęła nam, zaczynamy, może my zaczynamy, ja zaczynam. Ja zaczynam od Beaty, zaczynam od takiej fotografii. Słuchajcie, to jest fotografia, która jest dla mnie dokumentacją miejsca z potencjałem, bo to nie jest, to jest ujęcie, które warto by wypracować. Dlaczego? Dlaczego to jest z potencjałem? Może zacznijmy od tego. Z potencjałem jest dlatego, że jak widzicie, wszelkie takie układy, które są nietypowe, tak jak tutaj, prawda? Sardynia, tu Bata bardzo skromnie opisuje swoje zdjęcia, niestety. No więc mamy wejście jakieś gdzieś do czegoś, prawda? Dosyć charakterystyczne, jeśli chodzi o geometrię. Charakterystyczne, ciekawe, jeśli chodzi, popatrzcie, o układ świateł, cieni, tych linii. Zamknięcie tym kamieniem i ta część, która się znajduje tutaj powyżej. Więc każdy fotograf, który jakoś tam liznął na przykład streetu, dla którego taka stylistyka łapania, czy też kadrowania w sposób oryginalny, taki, który odbiera trochę miejscom, osobom, rzeczom znaczenie, ich pierwotne znaczenie, czyli stawia duży znak zapytania i zadaje pytanie właśnie do widza, co widzisz i uśmieszek, no więc wszyscy ci, którym jest to bliskie, to od razu w takim miejscu zacierają rączki i takoż ja bym te rączki zacierał, gdybym tu się stanął, po prostu trzeba byłoby te dwie rzeczy, czyli to, co jest tu pod ziemią i to, co jest tu nad ziemią, ograć, wykorzystać i wtedy by to zagrało. Więc tak jak wspomniałem, tu jest potencjał. Jest potencjał, bo nawet jest fajne światło. Pewnie fajniej byłoby, gdyby słońce było troszkę niżej, gdyby te cienie były nieco dłuższe. No niemniej jednak w tym kontraście da się tutaj coś zawalczyć. I to, co sobie weźcie z tego zdjęcia i spróbujcie zapamiętać i wdrożyć, to jest właśnie wykorzystywanie potencjału, czyli ogrywanie w takim miejscu czegoś fajnego, czyli historii, która by się zdarzyła jakaś pod jedynką i historii, która by się zdarzyła pod dwójką. Tutaj namiastka tej historii jest, ale te historie w jakiś sposób fajny by zagrały. Także tak. Bum. Chodźmy dalej. Mamy tutaj Małgorzatę i jej zdjęcie z Fromborku. To jest tak. Takie miejsca, jak to znów będzie o potencjale, mają potencjał. Mało tego, to zdjęcie jest fajne. To zdjęcie jest fajne, w sensie ta scena, którą tu widzimy na pierwszym planie, podskakujące dziewczyny w tej fontannie z tym młokosem, który tutaj sobie tyłem stoi,
To jest wszystko super. Woda, wielka tutaj taka pompa, wszystko super. I to byłoby rewelacyjnie, gdyby za tym wszystkim nie było tych ustrojstw, tej brzydoty, tych domów, tych ścian, tego chaosu, jakichś anten, samochodów, okien, linii. Bo wykorzystanie, no nawet gdyby to zrobić na mniejszej głębi ostrości i jakoś to rozmyć, może, no ale niestety nie zagrałoby to. No, nie zawsze miejsca, które mają potencjał, w których dzieją się fajne rzeczy, no dają nam możliwość wykorzystania tego, w tym przypadku takiej możliwości nam trochę nie dają, trochę nam to odbierają właśnie przez to całe tło, które gdzieś tam się znajduje. Rozwiązania. Może z drugiej strony, może pod innym kątem, może w taki sposób, żeby w tle była jakaś przynajmniej w miarę jednolita ściana. Tutaj widzę te budynki połączone, bo tutaj mamy taką, jak widzicie, wyrwę, która nam wszystko tutaj jakby psuje. Może te budynki lepiej by zagrały, gdyby były połączone, znaczy one są połączone, ale gdyby one stanowiły, wypełniły nam to tło. No, trzeba by tutaj pochodzić wokół tej fontanny i się po prostu pozastanawiać, poszukać, wtedy może coś by się udało zrobić. Ale sama scena jako taka jest okej, to jest dobry sposób patrzenia, fajnie w sumie wypatrzone, tylko no niestety reszta nie zagrała. Zbigniew był sobie, pojechał do Arboretum koło Przemyśla, moje strony. No i przyniósł nam taką oto fotografię. I teraz jak sobie sami zobaczycie, zerkniecie na to zdjęcie, to założę się z wami o każde pieniądze, że wszyscy zauważycie te rytmy cudowne, zresztą zdjęcie zgłoszone do konkursu w rytmie, które tutaj gdzieś są, prawda? I to jest też, ja się często powtarzam na naszych spotkaniach czwartkowych, no ale też jakby czasami te same, może nie tyle co błędy, a braki rozwiązań formalnych zauważam na zdjęciach, więc mówię o tym Eryk z zimowego Kapsztadu. No co za ludzie na tym czacie. Mówię o tym po raz drugi, ale popatrzcie, stoimy w tym miejscu i się, wyobraźmy sobie wszyscy, że stoimy w tym miejscu i się zastanawiamy, co my tutaj widzimy, to jest jedna rzecz i coś, co w wielu przypadkach na tym się kończy. Co widzimy, to fotografujemy. Jeżeli ktoś się zatrzymuje w tym momencie, to znaczy, że z jego edukacją fotograficzną może nie tyle coś jest nie tak, ale ona powinna zostać pogłębiona. Bo osoba świadomie fotografująca zastanawia się w takim miejscu nie to, co widzi, nad tym, co widzi, tylko nad tym, jak chce to pokazać. I teraz pytanie, czy chcemy pokazać to, co widzimy, czyli po prostu pokręconą jakiś pomost, który sobie idzie gdzieś tam przez rozlewisko? No nie. Z tymi drzewami, z tym całym Majdanem? No nie. Tu jest ciekawa rzecz. Ta ciekawa rzecz kryje się po prostu w tym rytmie. W ściśnięciu tego całego rytmu, pozbawieniu się tego wszystkiego tutaj dookoła i zaoferowaniu nam, widzom, właśnie takiej małej zagwozdki. Cóż to jest w tym rytmie? Co to jest w ogóle za miejsce? Dlaczego ktoś tak sprytnie to zrobił, zamiast poprowadzić prosto jakieś molo, po prostu zrobił nam tutaj takie zygzaki? Pozbyć się tych rzeczy, które nam zbyt dużo mówią, zbyt dużo tłumaczą i jednocześnie zabierają nam tą część, która powinna zostać wykorzystywana, powinna zostać wykorzystana przez naszą wyobraźnię. Coś, co powinno nas zmusić do myślenia, zastanowienia się, co to jest. I takie myślenie wam bardzo serdecznie polecam i zalecam. I ja o tym mówię bardzo często, powtórzę jeszcze raz. Uciekać jak najdalej od pokazywania, jak świat wygląda, bo to jest nudne jak flaki z olejem, a pokazywać świat tak, jak wy go widzicie. To są dwie absolutnie różne rzeczy. Tyle, że w tym drugim przypadku no, trzeba wiedzieć, co się chce. A do tego trzeba fotografować, oglądać zdjęcia. Małgorzata wyskoczyła nam tutaj z taką oto fotografią na Daisy Days w Pszczynie.
i moje próby, w sensie jej, fotografowania ludzi z bliska. I patrzymy sobie na to. I co my tutaj widzimy? No widzimy taką sytuację, że mamy 46 mm, rozumiem, czyli to jest dla niepełnej klatki, będzie razy półtora. Napisałaś, Małgorzata, że to są twoje próby fotografowania ludzi z bliska. No nie, no ja bym ci polecał troszeczkę zmienić sposób i mówienia, i myślenia na ten temat. To nie jest kwestia tego, że ty próbujesz fotografować ludzi z bliska, bo ja wiem, co się za tym kryje. Za tym się kryje jakaś próba przełamania oporu z podchodzeniem z aparatem do ludzi. Przestań podchodzić z aparatem do ludzi. Zacznij podchodzić do kompozycji. To jest coś, co warto sobie w głowie przestawić. W sytuacji, w której my nie idziemy gdzieś, żeby zrobić portret, umówić się z kimś na portret, poprosić, żeby zapozował, albo wykorzystać jakiś moment i go sportretować, tylko my generalnie chcemy się z aparatem zbliżyć gdzieś, z jakiego powodu, to też pytanie sobie zadajemy, to nie fotografujemy z bliska, tylko my komponujemy kompozycję, która jest kompozycją bliską. To naprawdę zmienia. Ja wiem, że to tak trochę zabrzmi, ale w pewnym sensie, tutaj cudzysłów daje duży, upodmiotowienie tego, co fotografujemy, pozwala nam sobie poradzić w takich sytuacjach, kiedy na przykład paraliżuje nas jakiś strach, wstyd. Zupełnie wiemy przecież wszyscy o tym, że on jest absolutnie irracjonalny. No niemniej jednak nas paraliżuje, bo przecież to nie jest więzienie w Ameryce Południowej, tylko miłe wydarzenie w przecudnej pszczynie, prawda? No więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nad którą warto się pochylić, nad czym należy się zastanowić, no jeżeli my podchodzimy bliżej, to co my tutaj chcemy zrobić? Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, to są te cudowne to coś, prawda? I to jest dla mnie, gdybym ja tutaj stał, to jest coś, co stanowiłoby pewną taką kotwicę, na której chciałbym budować kompozycję. Cała reszta to już są ludzie, prawda? To jest świetne. Mina pana świetna. Tutaj właśnie zacząłbym budować kompozycję. Jaką? No przykładowo, bo tak z grubej rury trochę, ale ci pokażę, jak się takie rzeczy robi, prawda? Tu masz przykład Alex Webb i no, fotografowanie waty cukrowej, tak? No mamy sprzedawcę waty cukrowej i dziewczynkę, która sobie chce z tej waty skorzystać, czyli sobie jej pojeść. I popatrz, jak szukałem per analogia, żeby były takie elementy właśnie gdzieś tam kuliste, zawieszone. Oczywiście, no nie wiem, jaki tam był kolor, czy ten kolor tam był, czy tym kolorem dałoby się zagrać. Tutaj oczywiście kolor ma absolutne znaczenie, zresztą jak u Weba w ogóle. Prawda? Troszkę inne podejście, dokładnie też kompozycyjne. Nie fotografuję ludzi, nie podchodzę do ludzi, ale buduję bliską kompozycję. Zwróć uwagę na to, jak to jest zakomponowane. Jak wykorzystywane są elementy te graficzne, takie w tym przypadku koliste, kuliste, do tego, żeby zdjęcie po prostu zagrało. Oglądajcie dużo zdjęć. Artur wyszedłbył nam tutaj z taką oto inicjatywą fotograficzną. Spotkał sobie tego mężczyznę w maju, tego roku. I jak to bywa w podróży, spotkanie przypadkowe, jak to zatrzymałem się, żeby ugasić pragnienie, że w małym mieście to za chwilę miałem wokół siebie rozmówców, z którymi konwencjonalnymi metodami rozmawiać nie umiałem. Bariera językowa i tak dalej, i tak dalej. No więc przełamałeś lody, wzbudziłeś zaciekawienie, no a zdjęcie jest niewypracowane. Bo tak, ta fotografia z punktu widzenia, nie wiem, czy tu są parametry, są, o to mi się podoba, bo pięknie rozpisane, co i jak. Nie chciałem robić tego zdjęcia, Irańczycy uwielbiają się fotografować, ale w tym mężczyźnie było coś więcej niż zwykle, nie wiem co to, może trudy życia, wypisane z marszczkami, może taki spokój absolutny, jednak ktoś zauważył, że mam aparat, że obserwuję starca, poklepał go po ramieniu, wskazując na mnie, a zaraz potem przywołującym gestem, no nie, no, zarządził sesję zdjęciową. No, normalnie Artur
mogłeś zrobić wszystko. Oczywiście wszystko w tym sensie, że fajnie wypracować to zdjęcie, bo powiem ci o dwóch jakby największych błędach tej fotografii. Pierwsze to jest twoje centralne patrzenie. Centralne patrzenie, czyli jak sobie zrobimy takie dwie ośki, które nam przecinają zdjęcie, to pana lokujesz w środku, ale uwaga, lokujesz go w środku, jednocześnie kadrując do średniego kadru, czyli jest tu szyja, kawałek tej szyi, ramiona i tak dalej, i tak dalej. Powinieneś po prostu w tym przypadku albo nie kadrować centralnie. Zapamiętajcie sobie taką prostą zasadę, ona jest naprawdę banalnie prosta. Oczy w jednej trzeciej. Zawsze jak dacie tutaj oczy, tu nos, tu usta, to będziecie mieli dobry kadr portretowy. Nawet z przycięciem góry. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tło, które po prostu świeci bardzo mocno. Jeżeli mogłeś, bo tak z tego co piszesz wynika, jeśli mogłeś po prostu wypracować sobie to zdjęcie, bo byłeś tam, no, można powiedzieć, mile widziany, no to wtedy no, mogłeś po prostu go wypracować, poprosić go, żeby sobie stanął bardziej na tło, przesunąć odrobinkę, przejść kawałek z nim. Wszystko to, co pozwoliłoby ci wypracowywać takie kadry. Ja miałem taki okres, już o tym mówiłem milion razy, ale powtórzę milion pierwszy, tych headshotów tak zwanych, czyli zdjęć bardzo bliskich, z bliska robionych, jak na przykład takie całe serie w Mali robiłem zdjęć i zawsze moi bohaterowie, postaci z moich zdjęć no, były proszone o to, żeby gdzieś schować się w cieniu, szczególnie w takich krajach, w których to światło jest mocne, żeby zagrać tym cieniem. Tutaj wykorzystywam taką metodę, zresztą na kursie jak robić lepsze zdjęcia, warsztat fotografa podróżnika, ja o tym mówię, więc zachęcam, kto jeszcze na kursie nie jest. Wykorzystuję taką metodę światła za plecami, która daje bardzo fajny efekt. No więc tutaj właśnie jest centralnie, ale to jest headshot, to jest bardzo bliskie spojrzenie, takie wręcz jak przez lufę. No i ten kontakt bardzo bliski. Ale też wypracowane, też poproszone, stańmy tu i tak dalej, więc polecam taki sposób działania, szczególnie w oswojonej atmosferze. No Mali takiej atmosfery nie zawsze zapewnia taką atmosferę. Paweł wrzucił nam tutaj taką oto fotografię. Zastanawiam się, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie, gdyby to zdjęcie było w kolorze, bo wydaje mi się, że wiem gdzie mniej więcej gdzie to jest i jednak kolor tutaj by sobie zagrał. Ale to pół biedy. Drodzy, wszelkie bramy, wszelkie takie ciągi, z których ludzie wychodzą, no, mają swoją energię i tutaj się wypracowuje zdjęcia, więc no, to jest miejsce, w którym to zdjęcie można byłoby wypracować teoretycznie. I takie wypracowywanie bym po prostu zalecał, jak chociażby daleko nie szukając. O, też będzie dzisiaj łeba, będzie dzisiaj dużo, bo troszeczkę sobie Stambuł oglądałem. Zresztą to jest zdjęcie z okładki jego albumu o Stambule, prawda? Jest brama, zobaczcie jak kolorem jest zagrany, to oczywiście jest inna pora zupełnie i ten kolor jest, tam jest inna żarówka, to jest inna żarówka, ale jest wypracowane, nomen znów z watą cukrową. Zdjęcie jest wypracowane, jest wypracowany moment, czyli prawdopodobnie autor albo, to mogło mu się zdarzyć, albo znał to miejsce i wracał do niego, stał sobie w tym miejscu i czekał, aż coś się wydarzy. Więc w przypadku takich fotografii, gdzie jest ciąg komunikacyjny, gdzie coś się może zdarzyć, ktoś może wyjść, takie zdjęcia trzeba wypracowywać. Po prostu czekać na coś, co się wydarzy. Światło musi być dobre. Tu na tym zdjęciu jest po prostu bardzo, bardzo słabe światło. Tam jasność jest za bramą, tam gdzieś przy tej rikszy, gdzieś tam dalej. Masz tu wszystkie ludzi poklejonych ze sobą. No to jest coś, co trzeba wypracowywać. Nauczyć się takiego myślenia, komponowania, no, w którym zwraca się uwagę chociażby na sklejenia. Ja o tym mówię bardzo często. Grzegorz, nie gniewaj się. A moją grupę moderatorów, którym zawsze bardzo, bardzo dziękuję za pomoc, bo bez was przecież to bym sam nie dał rady. Proszę, żebyśmy takich eksperymentów na jakby no nie umieszczali na grupie, dobra?
Grzegorz, nie gniewaj się, ale to jest zdjęcie ruchu obrotowego aparatu, to się zgadza. I tyle. Po prostu potrafisz obracać aparatem i tyle. I polecam ci po prostu takich zdjęć nie robić w ogóle. Bo już nawet nie chodzi o to, że ich jest milion, że każdy miał w swoim momencie fotograficznej kariery taki moment, że mu się obrócił aparat i wyszło zdjęcie, albo fotografował i zoomował jednocześnie. Te lubię najbardziej. Tylko, że no, nie chcę się nad tobą znęcać. Absolutnie to nie jest moja. To nie kieruje. W ogóle mi to przyjemności nie sprawia. Absolutnie. Chcę pomóc, więc i w tym przypadku mogę powiedzieć, nie rób takich zdjęć. Po prostu nie ma sensu. Najmniejszego. Dobrze. Bogusia z Wrocławia oczywiście. Bogusia nas raczy od jakiegoś czasu różnymi abstrakcjami. Jedne są fajniejsze, drugie są bardziej fajne. Ta jest akurat dosyć fajna, może bym troszeczkę inaczej ją obrobił, tak żeby troszkę czerni więcej było, w sensie zakres tonalny, żeby był jeszcze troszkę bardziej szeroki. No, ale tak czy inaczej lubię te abstrakcje. Może kiedyś, Bogusiu, coś z tych abstrakcji twoich można by ułożyć w postaci książkowej, bo z tego co widzę, trochę się ich zebrało. To tak rzucam pomysł i rzucam hasło. Teraz można fajne rzeczy robić i sobie układać. Fajne, podoba mi się, bo jest abstrakcyjne. Abstrakcyjne jest też troszeczkę to, co tutaj Beata nam zaproponowała. Ja lubię takie zdjęcia. Ja lubię takie zdjęcia, ponieważ jest tutaj jakiś element absurdu, bo nawet nie tyle co abstrakcja, absurdu, bo tutaj nic abstrakcyjnego nie ma. No, są góry, jest pastwisko, jest droga, leżą sobie krowy i po prostu sobie patrzą na góry, no. I chwała im za to i cieszę się, że mają taką możliwość. Zresztą na przykład w Austrii też mają taką możliwość, w Polsce nie, bo wypasu już nie ma w górach, w sensie w takich wysokich górach, jest tylko gdzieś tam w Beskidach, a z tych Beskidów nie zawsze jest widoczność. Podoba mi się paroskie trochę zdjęcie, jest takie fajne, absurdalne te parki, które sobie tutaj leżą i patrzą na to. Podoba mi się. Fajne. Czuć harmonię, napisał Piotr. I ja się właśnie z tym zgadzam, że to jest takie harmonijne. Niepokojące zdjęcie. Jeśli wesele, to tylko w katedrze liverpoolskiej. Niepokojące zdjęcie. Absolutnie niepokojące. To zdjęcie, kiedy pierwszy raz je zobaczyłem z daleka jako miniaturkę, zrobiło na mnie duże wrażenie, ponieważ miałem jakieś skojarzenia mocno, mocno kosmiczne. Może nie Star Trek, ale bardziej Battleship Galactica. I właśnie takie kosmiczne skojarzenia mi towarzyszyły do momentu, kiedy kliknąłem i powiększyłem sobie zdjęcie na cały ekran i uśmiechnąłem się od ucha do ucha, widząc, że to jest przecież po prostu sala balowa. Ale fajnie zadziałało światło, absurdalne nieco te zestawy, które rzeczywiście z daleka wyglądają jak jakieś takie konstrukcje silników, może rakieta do góry nogami, rakieta nie ma nóg, do góry tymi tam, co wyziewy z tego sobie tam, no wiecie, nie, te takie ścięte stożki. No tak, takie miałem techniczne, technologiczno-techniczne skojarzenia i uśmiechnąłem się od ucha do ucha, kiedy okazało się, że to banalne jakieś wesele. Banalne wesele. Tomasz wrzucił nam tutaj tak buńczucznie strażnika bram piekieł z Katanii Sycylijskiej. Zdjęcie, które zrobił telefonem. Jak widzicie, telefonem też da się fajne zdjęcia zrobić. Super, rzeczywiście no, mroczne z tym jęzorem. Ja tutaj widzę taki jęzor z jednej strony gdzieś wypluty, a z drugiej rzeczywiście postać, która gdzieś jest zakłutana w ten materiał wiszący. Robi wrażenie i jest mroczna i tak pozwala wyobraźni troszeczkę ruszyć i gdzieś tam pognać w różnych kierunkach. To wszystko zależy od tego, kto tam co ma w głowie. Już z tego was nie będę rozliczał, zresztą siebie też. No niemniej jednak ta wyobraźnia sobie gna i podpowiada różne obrazy, jakieś imię róży, jakieś książki pokroju, nie wiem,
Klub Dima albo jakiś inny Perez Reverte. Podoba mi się to, bardzo mi się to zdjęcie podoba, fajne. Znaczy ja tu, nie wiem, ja tu smutku nie widzę, ja tu widzę przejmujący, bo tutaj Dorota pisze o smutku, a ja tutaj widzę jakąś taką bardziej przejmujące, straszne jest to zdjęcie dla mnie. Przedostatnie, drodzy Państwo. Przedostatnie zdjęcie, Agnieszka nam tutaj, o może powiększę, bo tutaj jest skromnie, u Agnieszki z wielkością zdjęcia. Fajnie to wygląda. Takie połączenie monumentalnej architektury, tych słupów, rytmów, które sobie na niej gdzieś tam są wyryte z konturowymi wręcz postaciami, bo kolor tutaj jest zredukowany. Zresztą postaci są same się zredukowały, ubierając w ten, a nie inny sposób. No niemniej jednak zredukowane do czarnych plam, ale tak ustawionych. Zwróćcie uwagę na krok pana, na to jak stoi pani. To wszystko jest w tych idealnych momentach, w których to być powinno. Wy już możecie myśleć, kto zdjęcie tygodnia w tym tygodniu, bo za chwilę nam ostatnie zostało. Więc stoją sobie w tych pozach idealnych, dobrze zakomponowane. No fajne, podoba mi się. Podoba mi się. No więc co, jeszcze ostatnie. O. Tak, i ostatnie zdjęcie nam tutaj Justyna zaoferowała. Taką pocztówkę. Ja to zdjęcie pokazuję Wam specjalnie, bo czasami warto z podróży przywieźć sobie pocztówkę, przywieźć sobie coś, co będzie po prostu estetyczne, co będzie ładne, a jednocześnie ciekawe. Nie ładne, tak banalnie ładne, ale ciekawe ładnie. I to jest takie właśnie zdjęcie, które jest ciekawe ładnie, bo ma świetne kolory, bo ma tą subtelność kroku, lekką dosyć subtelność, też kroku lekkiego. I jest to fajne i jakoś tam zakodowane w miejscu, także można to, pewnie sobie można to, kto był, od razu określić, gdzie to jest, kto to jest, może nie, ale gdzie to jest, gdzie idzie. Fajna pocztówka i za tą pocztówkę jest też, ma pochwała. To co? Kto dzisiaj wyjeżdża ze zdjęciem tygodnia? Ciekawe, czy moje urządzonko do... O. Roberto pisze tak, że Tomek Górecki, muszę okularki założyć, już koniec szpanowania. Wesele Piotra, fajny tytuł. Nogi z pocztówki. Pani w kapeluszu, ale to chyba do czegoś innego było. Raczej wesele, Radziu. Radziu, a ty już chyba jedno masz. To nie wygłupiaj się, stary. Wesele albo czarno-biała szmata. Schody. Krowy. Spiegowskie. No, to co? To chyba nie będę Was dłużej trzymał w niepewności. Ale Bożena, to tylko jedno. To zdjęcie tygodnia jest tylko jedno. Albo filary. Bum. Zdjęcie tygodnia idzie do Tomka Góreckiego. Jego strażnik bram piekieł. Wygrywa w tym tygodniu, więc brawo, super się cieszę. Fanfary wyłączone, dobrze, bo fanfary są na zdjęcia hashtagowe. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu ogłoszę konkurs wakacyjny hashtagowy, wakacyjny, więc będziecie mogli przez całe wakacje zbierać zdjęcia i fotografować pod pomysły wasze. Coś Wam teraz przeczytam. A nie, drodzy. 16 czerwca w kinach wylądowało Całe to piękno i krew.
czyli no, można tak powiedzieć, że to jest historia Nan Goldin, fotografki, aktywistki, osoby, która... To, nie, ja się nie zastanawiam. Teraz zawiesiłem głos, ale zawiesiłem głos zupełnie... Ach, nie to miało być. Zawiesiłem głos zupełnie, zupełnie bez powodu, bo wcale się nie waham, żeby to powiedzieć, ale jest to bez dwóch zdań jedna z najważniejszych postaci w fotografii XX wieku. Na pewno jest to fotografka, w ogóle fotograf, fotografka, która wyróżnia się no, przeogromną empatią, przeogromną wrażliwością i która, no właśnie, która tak naprawdę nie fotografuje. To jest cudzysłów. Film o niej zobaczycie w kinach, polecam. Ja się wybieram, a jak nie, to online, bo to jest Nowe Horyzonty, to jest, jak się teraz nazywa ten konkurs, Doc Review, ale on tam jest, tych nazw sponsorów ma tyle, zmieniają się, mi się to ciągle myli. Generalnie, jak sobie wpiszecie całe to piękno i krew, to zobaczycie. Nan Goldin, która urodziła się w 1953 roku, powiedziała coś takiego. Znaczy, cytuję. Jest takie powiedzenie, że fotograf jest z natury podglądaczem, ostatnim zaproszonym na przyjęcie. Ale ja się nie wpraszam. To jest moje przyjęcie, moja rodzina i moja historia. I to, co, o czym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, czyli tak naprawdę opowiedzieć wam, czy też prześwietlić jedno zdjęcie z pewnego projektu, sprowadza się do tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Zawsze myślałam, że jeśli sfotografuję kogoś lub coś, nigdy nie stracę tej osoby, miejsca. Ale fotografia nie zachowuje tego wszystkiego tak skutecznie, jak sądziłam. Odeszli ludzie, którzy znali mnie najlepiej, którzy mnie rozumieli. Ludzie, którzy nosili w sobie moją historię, z którymi dorastałam i zamierzałam się zestarzyć. Krótka historia, bo tutaj też nie chcę was, jakby biografię, którą możecie sobie przeczytać, zresztą jest świetny artykuł w Przekroju, który mogę wam podesłać, więc sobie spokojnie przeczytacie i dowiecie się o zawiłościach życia tej fotografki. Urodzona w 1953 roku, gdy miała 18 lat, dostała pierwszy raz aparat w ręce i zaczęła fotografować. Żydowska rodzina, konserwatywna, przemoc w domu, samobójstwo siostry, gwałt, który przeżyła będąc nastolatką, no i potem próba ucieczki z tego środowiska w wieku 14 lat i zadłużenie się światem drag queen, narkomanów, ludzi z marginesu, ludzi imprezujących, sex workerek, zresztą przyznała się jakiś czas temu, że też zarabiała jako prostytutka, żeby móc kupować filmy i fotografować, ale to wszystko nie ma znaczenia. To wszystko nie ma znaczenia z tego względu, że po pierwsze strzeliła się fenomenalnie, bo po Stonewall, po tych zamieszkach i piętnowaniu środowisk LGBT w Stanach Zjednoczonych na przełomie 60. i 70. lat po prostu była, że tak powiem, brutalnie koniunktura na to, żeby w tym świecie funkcjonować i ten świat fotografować, aczkolwiek absolutnie jej żadnego koniunkturalizmu zarzucić nie można. Powiedziała sama, że wszystko, co robi, wszystko, co fotografuje, robi po prostu z empatii i z miłości. I jak popatrzycie sobie na jej najważniejszy projekt, którego jedno ze zdjęć dzisiaj będziemy sobie omawiać, to zobaczycie, że to jest fotografia absolutnie, absolutnie intymna, ale ta intymność nie wynika z tego, że fotografka jest tak świetną fotografką, tak świetnym psychologiem, że przez jakąś hermetyczną grupę została włączona, pozwolono jej zrobić zdjęcie. Nie. Ta fotografia jest intymna tak bardzo dlatego, że ona tak naprawdę fotografuje swoje własne życie. Tak jakby robiła selfika swojemu własnemu życiu. I w dużej mierze tak można powiedzieć o tej fotografii, że to jest
selfie życia, ale rozumiane nie tak, jak my to selfie rozumiemy, tylko w sposób no, nieco przewrotny. To ona fotografowała. No, tak jak wspomniałem, fotografowała środowiska ludzi wykluczonych, ludzi z marginesu, ludzi, którzy musieli sobie jakoś radzić, gdy się przeniosła w końcówce lat 70. do Stanów do Nowego Jorku, no to jakby ta jej ekspansja fotograficzna wręcz wybuchła. Fotografowała, pracowała z tymi ludźmi, żyła z tymi ludźmi, fotografowała. Powiedziałem, że to są zdjęcia intymne, że to jest fotografia intymna, ale ta intymność jest zrozumiana w sposób, mam wrażenie, absolutnie odmienny, z tego względu, że ona pokazuje świat takim, jaki jest. W jej zdjęciach jest przemoc, w jej zdjęciach jest mnóstwo seksu, w jej zdjęciach jest mnóstwo ordynarności, w jej zdjęciach są osoby, które leżą zażygane, są osoby, które sikają, są osoby, które się masturbują. Jest wszystko to, co stanowi kawałek życia, co stanowi też kawałek naszego życia, ale coś, o czym byśmy nigdy w życiu nie powiedzieli nikomu, wstydzili się, że coś się gdzieś tam wydarzyło. Ona to fotografowała i pokazywała. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tą fotografią z Nowego Jorku, z 83 roku, Man and Brian in Bed. I pytanie mam do was. Co czujecie, kiedy patrzycie na to zdjęcie? Jakie macie skojarzenia? Jakie macie odczucia? Czy to zdjęcie robi na was wrażenie? Jakie wywołuje w was emocje? Ciekaw jestem waszego zdania, waszego... No... Powiedzcie, napiszcie. No trochę twoja ekipa, Ewa, trochę. Czy to jest zdjęcie o kobiecie czy o mężczyźnie? O, może zadam tak pytanie. No dobra, to teraz rozbieramy na czynniki pierwsze, tak? Kiedy facet siedząc na łóżku pali cygara? Tak stereotypowo podchodząc do tematu, tak? No więc facet siedząc na łóżku pali cygara wtedy, kiedy już jest jakby, tak, po wszystkim, jest posprzątane, że tak powiem, czyli akt już się odbył, pan sobie siedzi i miło sobie pali papierosa, zwróćcie uwagę, że jest wpatrzony gdzieś w okno, gdzieś tam jest nieobecny, fenomenalnie współgra z tym jakimś, może nim samym, na zdjęciu gdzieś tutaj przybitym na ścianie, na łóżko, a Nan sobie leży, jest, no widać jej nagie kolana i uda i widać ten gest ręki, taki ściągający pościel, prześcieradło i to spojrzenie, którym jest niepewność. Ja w tych oczach widzę niepewność. I to jest po prostu przerażająco mocne zdjęcie o relacji. O relacji, która jest słodko-gorzka. O relacji, która może jakby... Mam wrażenie, że nie bez powodu to zdjęcie, które wam pokazuję, jest okładką albumu, którego tytuł po polsku brzmi, o ile dobrze pamiętam, zaraz tutaj sobie doczytamy, Ballada o zależności seksualnej, o seksualnej zależności. Tak, o seksualnej zależności. Czyli, mówię, to zdjęcie jest... mocno, przerażająco mocne, ponieważ pokazuje
relacje tych dwojga ludzi, która oczywiście nie jest prosta, jest pewnie popieprzona potężnie, jest oparta na pożądaniu, ale tak naprawdę tutaj widać dwójkę totalnie, totalnie samotnych ludzi. Absolutnie samotnych ludzi. Ten gest z papierosem, światło gdzieś po lewej, jej spojrzenie. To ultramocne, świetny kolor. Tak. To jest jakby część instalacji w Muzeum of Modern Art, gdzie można zobaczyć cały ten projekt. Ten projekt jest wielki, bo ona, zresztą autorka wymyśliła sobie, że ten projekt będzie pokazywała w postaci slideshow, który trwa 45 minut, ponad 600, chyba 60 czy 640 zdjęć z muzyką, ale można sobie tu nawet na stronie MOA pochodzić i poklikać i pooglądać te zdjęcia, te, które są oczywiście cenzuralne, bo tu jest mnóstwo no, takiej erotyki, ale nie w takim rozumieniu, jak my sobie o erotyce myślimy, tylko no, dosyć można powiedzieć mocne zdjęcia, niekiedy bardzo, bardzo obrazoburcze, ordynarne. To, co rzuca się, tutaj nie chcę, żeby mnie gdzieś zaraz zbanował YouTube, więc staram się jakichś bardzo mocnych wam tu nie pokazywać, ale każdy sobie wyjdzie na MOA, to sobie znajdzie. Ale to, co rzuca się w oczy, kiedy patrzymy na te zdjęcia, to jest niedoskonałość. Ona z niedoskonałości zrobiła atut. Te zdjęcia są takie, jak my widzimy świat. My widzimy świat niedoskonały. My nie widzimy świata jak fotograf, który czeka na tą idealną klatkę, który komponuje wszystko, żeby to było w proporcjach. Mocne punkty, światełko. Ona po prostu fotografuje to tak, jak jest. Tak jak wspomniałem, zrobiła atut z niedoskonałości, ale ta niedoskonałość jest formą wyrazu. Ona jest tutaj użyta z premedytacją i fakt niedoskonałości tych fotografii w rozumieniu wielokrotnie kompozycyjnym jakby ma na celu urealnienie tego świata. Ten świat jest po prostu prawdziwy. Jest taki, jak go tutaj widać. Popatrzcie, co zdjęcia z mocną lampą. No to jest, ona, zresztą autorka, artystka opowiadała, że ona się nie rozstawała z aparatem, że ona fotografowała cały czas, że w pewnym momencie ten aparat był częścią jej świata, środowiska. Zresztą, kiedy pracowała jako sex workerka, to dochodziło do takiej sytuacji, że już była kojarzona, że to jest ta z aparatem. Czyli jakby to, że no, sprzedaje ciało, żeby zarobić na zdjęcia, na negatywy, jakby niczego nie zmienia. To jakby to jest chwilowe, to jest przejściowe. To jest tylko po to, żeby móc fotografować. Album jest świetny, ja sobie też czaję, żeby dostać go w jakiejś troszkę niższej cenie niż jest nominalnie, bo jest troszkę drogi, ale czasami właśnie na Amazonie szczególnie zdarzają się fajne promocje, czy na Bookoffie, więc warto patrzeć i jak go dostaniecie, to po prostu go kupcie bez dwóch zdań, bo to jest taki zapis tamtych czasów. Fotografowała blisko 20 lat i tamtej historii, że naprawdę, naprawdę głowa mała. Drodzy, no zapraszam was do kin, zapraszam was na film, bo sam jestem, mówię, ciekaw mocno. Zaglądnijcie sobie na stronę MOA, to jest stara wystawa, ale dużo zdjęć można tutaj podglądnąć. Wyłapcie sobie album, jeśli wam uda się go gdzieś znaleźć, no bo naprawdę, naprawdę warto z tą artystką się zaznajomić i z tymi autentycznymi, prawdziwymi, namacalnymi fotografiami wejść w kontakt i oglądać i zacząć po prostu spróbować patrzeć na nie właśnie przez ten pryzmat tej tezy, którą postawiłem, na tezę tego stwierdzenia, które jest tezą, które autorka postawiła sobie na samym początku. To moja rodzina, moja historia, to jest moje przyjęcie. Jestem częścią tego świata. I przechodzimy w ten płynny sposób do fotoreportażu i do omówienia waszych fotoreportaży, tych, które zostały zgłoszone do naszego nieformalnego konkursu.
tak żeby sobie o tej narracji w fotografii troszeczkę więcej powiedzieć, trochę głębiej. Od kogo zaczniemy? Dzisiaj chyba 6 bądź 7 materiałów mamy do omówienia. Od Anny, ale to ja chciałem jakiś inny materiał chyba. O, coś mi się klikło, nie tak? O, to teraz mam kłopot. Anna, jak jesteś tutaj, to powiedz, czy to jest twoje, bo coś mi się chyba źle kliknęło, a ja sobie muszę to teraz sprawdzić. Muszę sobie sprawdzić. Bo niektórzy kilka materiałów wysłali, a ja sobie czasami klikałem nie w ten link, co trzeba. I potem były kłopoty. I potem były kłopoty z odnalezieniem. Kto to fotografował? To nie. O, jest. Ania się odezwała, że to jest jej. Dobra. Dobra, dobra. Pokliknąłem sobie tu w inny materiał, a zobaczyłem inny. Okej, okay. To ja sobie doczytam. Tutaj z tej strony, a to miał być drugi. Najpewniej. Tak, tak, dobra. Jest to rocznica. Wybrałem się 2 lata temu do Torunia i zupełnie przypadkowo znalazłem się na obchodach 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Obchody odbywały się na Starówce przy udziale rekonstruktorów w strojach z epoki. Najbardziej utkwili mi w pamięci bardzo młodzi chłopcy z karabinami, niesamowicie przejęci swoją rolą, oraz konie, które nieco mniej cierpliwie grały swoją rolę. Dobra, mamy temat, mamy przeczytane, mamy omówione, znaczy nie omówione, ale przeczytane, więc możemy sobie teraz już do omówienia przejść. Dobra, czyli mamy wydarzenie. Drodzy, bo rozdzielajmy pewne rzeczy w dokumencie, one są dosyć wyraźnie rozdzielone, bo i inna stylistyka, i inne zabiegi formalne wykorzystuje się, kiedy fotografuje się, robi się prosty reportaż na ileś tam 8 zdjęć z wydarzenia, a inaczej, kiedy się pokazuje coś większego w formie eseju, coś, co się dłużej fotografowało, w czym jest więcej jakby autorskiego sznytu, autorskiej pieczęci, niż w reportażu, który tak naprawdę, którego celem jest pokazanie jakichś wydarzeń w sposób wizualnie atrakcyjny, czytelny, no jakby kwantyfikowalny i w taki, którym wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale też cieszą się z tego, że to jest estetycznie pokazane. No i teraz, jak to jest w przeglądzie, przeglądnijmy sobie wszystkie zdjęcia, wszystkie 8. Co się rzuca w oczy? Ja sobie teraz tu przełożę może. O, tak, żeby mi było łatwiej tutaj klikać. Co się rzuca, Anno droga, w oczy w pierwszej kolejności? No, rzucają się nam takie rzeczy. Tak naprawdę to jest w dużej mierze ta sama historia. Te 4 zdjęcia. Więc trzeba by się na coś zdecydować. Ta historia jest zupełnie inna i z zupełnie innej opowieści, więc myślę, że można by sobie ją podarować. I teraz to jest bardzo fajne. I teraz wyobraźmy sobie, że bierzemy z tego to i co jeszcze? Nie, weźmiemy to, o, nie, momencik, tutaj 1, 2, 3 i tutaj coś jeszcze chciałem z tego wziąć, to chyba bardziej mi pasuje, prawda? I w tej formie te 4 zdjęcia, no to się jeszcze jakoś broni i tu rzeczywiście można sobie fajnie to wygląda, fajnie współgrają co niektóre zdjęcia.
I tu rzeczywiście można sobie tę historię już jakoś wyobrazić i jakoś dopowiedzieć, tak? Szczególnie kiedy zaczniemy tym, potem to, konie i tutaj ta balustradka wyczekujących. Cała reszta jest po prostu albo zamienna, aczkolwiek wydaje mi się, że te są najciekawsze, bo tu się dzieje, tu jest zbliżenie i taki smutek, tu się dzieje jakaś akcja, tutaj fajne te hełmy, to jest nieczytelne. Zresztą ostrość na koniach, ludzie, barierki, zupełnie inna historia. Zwróć uwagę, że tutaj dołączasz element, który oczywiście, ja nie mówię, że jego dołączenie jest złe, ale rzeczywiście, tamte zdjęcia w tym wymiarze, jeszcze raz zaznaczę, może im nadam o szósteczkę, to będę miał wszystkie teraz na czerwono, po prostu tworzą nam jakąś mini historię. Żeby to rozłożyć na 8 zdjęć, to trzeba by po prostu dorobić więcej fotografii, która po prostu nie będzie powtarzalna. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że zbyt dużo czasu tu nie miałaś, chwilę to trwało, zrobiłaś kilka zdjęć i sobie jakoś tam gdzieś poszłaś. Także tak. Co z tego wziąć dla siebie? No, jeżeli chcemy takie historie fotografować, to musimy mieć więcej różnych kadrów. Mieć zbliżenia, mieć detal, jakieś emocje. Zwróć uwagę, że jak popatrzymy na te, no jest, jak popatrzymy na te zdjęcia jeszcze raz, to tutaj z punktu widzenia emocji, no to mamy troszeczkę taką stagnację, prawda? Tutaj można powiedzieć, niewiele się dzieje. Za to więcej emocji jest tutaj w historii z Doroty. Ja tutaj będę przechodził i przeczytywał, co się dzieje. Podróż do Argentyny i Chile zaplanowana długo przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. A tym bardziej nie wiedząc, że finałowy mecz wypadnie w dniu przylotu do Buenos, kiedy Argentyna przeszła do ćwierćfinału, zaczęłam w duchu życzyć im albo jak najszybszego odpadnięcia, aby kraj zdążył chłonąć, albo finału. No i stało się. Mecz rozpoczął się, kiedy jeszcze leciałam i część kibiców argentyńskich wykupiła możliwość korzystania z Wi-Fi, więc relacja była na żywo. Gole, już to nie będę wszystkiego czytał, to sobie doczytacie. No generalnie jest opisane, że było bardzo dużo emocji, euforia, całowanie i tak dalej, i tak dalej. No więc mamy emocje związane z meczem. Czy też z wygraną. Kapie w pucharze. No to sobie przeglądnijmy zdjęcia. Właśnie największym problemem w takim dokumentowaniu jest to, że wybieracie zdjęcia, które są takie same, bądź są o tym samym, prawda? Popatrzcie, te trzy zdjęcia tak naprawdę opowiadają dokładnie tą samą historię. Tu nawet jest ten sam słup, tylko troszeczkę inny kadr, tu wchodzą na przystanek. Okej, to jest ta sama historia. Niektóre historie są mało czytelne i w takim krótkim materiale mogą być jakby nierozpoznawalne, tak? Nie wiemy, o co chodzi, jak to, czego to dotyczy. Pewne rzeczy są powtarzalne. Tu znowu mamy flaga, prawda? No wszędzie jest flaga, no ale to też to, że flaga jest wszędzie, to nie znaczy, że jak my układamy taki materiał, to musimy pokazywać, że flaga jest wszędzie, chyba że materiał jest o fladze. Jakaś historia związana z flagą. Tu nie. Więc jakby na bazie tych fotografii, no ja się tu nie podejmuję ułożenia niczego, prawda? No bo nie za bardzo. To są jeszcze jakieś takie kropy. Nie za bardzo jestem w stanie z tego cokolwiek ułożyć. No to jest z mojej perspektywy nie układalne. No można by się tu upierać, gdyby jak już wiemy, jak już rozpoznaliśmy, co to jest, można by się po prostu uprzeć i na przykład taką czwórkę zrobić. Oczywiście może tak.
prawda? Czyli 1, 2, 3, 4. I to jest już bardziej czytelne. Jakby wiemy, skodujemy sobie, o co chodzi. Mamy tą jedną flagę w tym wymiarze. Tu jeszcze jakaś jest flaga, ale już nie widać. Mamy przestrzeń taką publiczną, gdzie ludzie świętują. No, wydaje mi się, że to jest, może być rozpoznawalne. Można się domyślić, o co chodzi. Ale cała reszta to już nie bardzo. To jeszcze od tyłu, dużo zdjęć od tyłu. Nie. Iwona. Dobra, chodźmy sobie tutaj dalej do Iwony. Iwona wybrała się na Castle Party do Bolkowa. Od 25 lat uczestniczy, jak wybrać 8 zdjęć. Dla mnie to taki tunel przestrzenny, tworzył jedną całość, namiastka innej rzeczywistości. Wiem, czego się spodziewać, a jednak cały czas mnie zaskakuje. Jestem uczestnikiem, jestem obserwatorem. Czasem nie robię zdjęć, chcę przeżyć. Jednak chcę też mieć jakiś fizyczny ślad wspomnień. Nie potrafię stwierdzić, czy ten zestaw przybliży wam klimat. Ocencie sami, może do zobaczenia 13-16 lipca 2023. Dobra, zobaczmy, wróćmy do zdjęć, zobaczmy sobie materiał. Dobra. Iwona, no ja tutaj nie widzę Castle Party, powiem brutalnie. Znając tą imprezę, wiedząc co tam jest, wiedząc jak to jest kolorowe miejsce, jaki to jest samograj fotograficzny, to ja po prostu tego tutaj absolutnie nie widzę. No nie widzę. Tak żeby gołosłownym nie być, gdzieś tu miałem dla ciebie... O właśnie. Zdjęcie Artura Pawłowskiego z Castle Party, to jest, o ile dobrze pamiętam, tak, z ubiegłego roku, z jednego roku. Zaglądnij sobie arturpawłowski.eu i zobacz sobie, zerknij sobie. Chodzi mi o dwie rzeczy. Przede wszystkim pokazanie charakteru tej imprezy. U ciebie w tym materiale nie ma tego pokazania charakteru imprezy. Nie ma pokazania tego, że to jest totalnie frykowa impreza, że ci ludzie są poubierani totalnie, że zachowują się w sposób no, absolutnie wykraczający, też zdarza się, że wykraczający poza pewne standardowe, że to jest gotycka impreza, że to jest trochę inna planeta. I po stronie portretów tutaj można powalczyć, i po stronie takiej klasycznej reporterskiej fotografii. Artur tutaj fotografował głównie portretowo, więc tutaj są głównie portrety, ale właśnie portretami samymi, taką typologią portretową, fotograficzną, portretową można by po prostu ograć tą imprezę od A do Z. I myślę, że to byłoby tam najmocniejsze. Więc no sorry, ale tego tutaj u ciebie nie ma. Nie wiem, czy na materiale 8-zdjęciowym skupiałbym się na tym, żeby pokazać, że były grille, żeby pokazać, no tak, że były grille, tak? No raczej bym tego nie... Tutaj też nie do końca rozumiem to zdjęcie, że jest w Bolkowie, nie. Zaczynasz od zdjęcia, które nam mówi od razu wszystko. Castle Party w Bolkowie. Pierwsze zdjęcie, które nam totalnie zabiera jakiekolwiek zaskoczenie, jakąkolwiek ciekawość, pokazujesz, aha, to jest festiwal. Okej, okay, ten konkretny festiwal, okej. Okay. No tak się tego nie robi, tego to się tak nie układa, więc jeżeli ty jeździsz tak bardzo dużo, to myślę, że możesz mieć dużo bardzo dobrych zdjęć, które może nie do końca uznajesz, że są dobre, więc może na nie zerknąć warto okiem. Jakbyś miała kiedyś ochotę i czas, to w wolnej chwili możesz podesłać jakąś większą próbkę, to ja sobie chętnie zerknę, czy tam coś fajnego jest. Ale w tym wymiarze no nie. Tu przeskoczę od razu do Roberta, bo tutaj są koncertowe materiały, a chciałem je omówić po kolei. O, Robert wrzucił tutaj materiał z Cieszanowie, podkarpackiego Cieszanowa, festiwal muzyki na końcu świata.
bardzo osobisty tutaj jest opis związany z tym, jak muzyka na Roberta działa. No i generalnie taki tutaj troszeczkę goryczy, że nigdy już takie dobre czasy dla muzyki nie wrócą i tak dalej, i tak dalej. I że niesamowity to widok, szczęście wrzucić takich gości w kadr. Takich widzę, gdy pięknie oni wszyscy w tej swojej radości, miłości i wolności pięknie w muzyce upojeni. Rzeczywiście, tak, ten materiał no, epatuje taką radością i to na tych zdjęciach widać, one są wszystkie pozytywne. Wszystkie pozytywne, no właśnie. To jest zupełnie inna historia. Totalnie oderwana, bardzo fajne zresztą, atrakcyjne, estetyczne, ładne kolory, dobrze skadrowane, wszystko super. Ale to jest historia z czegoś zupełnie innego, a to jest historia z czegoś zupełnie innego. Ja to, Robert, u ciebie już zauważyłem, ty się zakochałeś w dłuższym obiektywie i małej głębi ostrości. Nie wiem, to 85-1-1-2 czy tam coś w tym stylu. I masz bardzo, bardzo dużo zdjęć, w których po prostu wykorzystujesz tą selektywną ostrość po to, żeby nam, widzom, dać bardzo ładne, estetyczne zdjęcie z rozmytym tłem, żebyśmy nic nie musieli więcej myśleć, tylko sobie popatrzyli na ten pierwszy plan, który nam tutaj proponujesz. Część zdjęć masz ustawionych, tak jak dwa tutaj, momencik, tak jak te dwa, prawda, one są ustawione, czyli tutaj ludzie ci pozują, część ma charakter reporterski bardziej, tak jak te tutaj trzy, i to są zdjęcia, które mi się najbardziej podobają. Ja z tego materiału wybieram te trzy zdjęcia, a całą resztę kosz. Tych trzech jakby nie oceniam, bo to są, tak jak wspomniałem, materiały, zdjęcia, zupełnie inna historia. Totalnie inna historia. To są właśnie takie zdjęcia, jak się ktoś pracuje dla festiwalu i chce potem i przygotować zdjęcia, żeby je potem wykorzystać w materiałach pokazujących, jak jest fajnie, to jest właśnie takie zdjęcia, ale to nie jest, one się mają nijak do tego, co tutaj wysłałeś w kupie. To nie jest po prostu reportaż ułożony, to jest dla mnie trochę taka grupa no, trochę przypadkowych fotografii zebranych z jednego miejsca. Ale tak jak wspomniałem, te trzy z tego wszystkiego mi się najbardziej podobają i gdyby mieć większy zestaw, większą ilość, to pewnie udałoby się z tego materiału na 8 zdjęć ułożyć. Ja nie mówię, że te trzy by były wszystkie wykorzystane, bo one są paradoksalnie dosyć podobne, szczególnie te dwa górne. To dolne jest super, świetnie, emocje fenomenalne. Może bym tam te górne, któreś z nich zastąpił raczej na pewno jakąś inną fotografią, ale niemniej jednak tak bym postąpił, ale w tym wymiarze bym ich nie pokazywał raz. Janusz. Czytamy o Januszu. Janusz napisał nam tutaj taki materiał, wrzucił nam Holiday. Może to do końca nie jest taki klasyczny reportaż, ale bardziej długoterminowy projekt, lekko puarowski, przaśny, festynowy, gumowy, trochę kiczowaty i kolorowy, związany z wypoczynkiem na wakacjach, festynach, obserwacjach zachowań ludzi. Będę chciał to kontynuować w przyszłym roku. To, co udało mi się zedytować, zamieszczam, ale ma to charakter rozwojowy. Canon R6, 35 mm. I teraz popatrzmy sobie na zdjęcia. Okej, okay. No i co my tu mamy? Tak, mamy tak, dwa zdjęcia, które są z tej samej parafii. Absolutnie. Może tak, dwa zdjęcia, które są z tej samej parafii, ale już z innej niż tamta parafia. To świetnie wyglądają w tym zestawie. Dwa zdjęcia, które są z tej samej parafii, trochę o tym samym, aczkolwiek lewe mi się bardziej podoba. Jak już o parze mówimy, i jedno zdjęcie, które jest niepasujące w ogóle do tego zestawu.
Innymi słowy, zgadzam się z tym, co napisałeś, że rzeczywiście jest to projekt rozwojowy, ale ten i pewnie z niego coś będzie, znając ciebie, i jeszcze pofotografuję może nie rok, ale może jeszcze ze dwa, to nie wiem, jaką intensywność tego fotografowania możesz uskutecznić. Niemniej jednak bym z tego materiału nie układał. Mówię, te dwójki mi się najbardziej podobają z tego wszystkiego. O. Nie, tak. No, ułóż się. Tak bym. O, te dwójeczki mi się najbardziej podobają i te czwórki w sumie gdzieś mogłyby obok siebie funkcjonować w jakimś takim właśnie zestawieniu, czy wystawowym, czy książkowym. Czy bym do tego dołożył panią w jakimś. Nie, już nie będę mieszał. No niemniej jednak tak to sobie widzę. Aczkolwiek ta dolna dwójeczka jest troszkę odstająca. Pewnie trzeba by ją czymś przełożyć przy dłuższym materiale, bo to nie jest projekt moim zdaniem na taki materiał. W sensie projekt jest na materiał ośmiozdjęciowy, absolutnie się da ułożyć bez dwóch zdań. Widziałem takie rzeczy na ośmiu zdjęciach, że buty spadały, ale to mniej reporterskie jako takie. Tutaj nie ma historii, tutaj nie ma żadnej liniowości, tylko tu jest zestaw ośmiu dobrych zdjęć, które będą ze sobą współkomponowały, tak jak tutaj powiedziałem o tych dwóch fotografiach, które ze sobą świetnie grają, czy tych dwóch, które ze sobą świetnie grają, a niekoniecznie w tym zestawie. No i wtedy taka ósemka tutaj zagra. Więcej zdjęć bym potrzebował, żeby tutaj coś powalczyć. Także tak. Kogo my tu mamy następnego? Jola. Jola, zbieraczki herbaty to reportaż o kobietach zbierających herbatę na Sri Lance. Dzień w dzień zrywają zielone listki, bez względu na pogodę muszą zbierać około 20 kg dziennie, za które dostają 3-4 dolary. Zbieranie herbaty zajmują się głównie tamilskie kobiety. Z Sri Lanka, nomen omen, z naszego wyjazdu na fotowyprawę. W tym roku jedziemy 1 grudnia i przeglądnijmy sobie zdjęcia. Co się rzuca na pierwszy rzut oka? Rzuca na pierwszy rzut oka. Tak mi się jakoś ładnie mówi. Na pierwszy rzut oka mi się rzuca taka rzecz, mi się rzuca, że te trzy fotografie są w dużej mierze troszkę o tym samym. Zaś ta fotografia i ta fotografia. Dzik. Jest bardzo podobna. No i na pewno bym nie zaczynał taką fotką, a tą fotką bym skończył. A zacząłbym tą fotą, która jest zaciekawiająca, która sprawia, że chcemy sobie kliknąć dalej. I teraz gdybyśmy zrobili taką akcję, że zrobimy to, zostawiamy, to zostawiamy, to zostawiamy, to jest atrakcyjne i to jest atrakcyjne. I mamy taką szósteczkę. Przebijemy sobie ją tak, może nie tak, bo tutaj te liście tutaj nie, o, może tak, o, i taka szósteczka, to powiem szczerze, mi się nawet podoba i ma ręce i nogi. Nie musimy tu stosować żadnej liniowości, zbiór, ważenie, zaniesienie, suszenie, bo to nie jest książka o tym, jak się robi herbatę. Możemy sobie tutaj potraktować to zupełnie luźno. Ważne, żeby to się wizualnie trzymało kupy, żeby historia była
do rozczytania, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi, widzimy. Prosta historia, prosty moment. I pewnie założę się, że udałoby się dwa zdjęcia jeszcze dobrać z zestawu, w których coś więcej ponad te historie, które są na tych 6 zdjęciach, dałoby się pokazać. Ale ta 6 jest ok. Dobra. My tutaj mamy teraz Justynę. Tak. Reportaż prawdziwych przyjaciół. W sensie prawdziwych przyjaciół, taki jest tytuł reportażu. Pojechałem na granicę polsko-ukraińską, wyposażona w trochę wiedzy z mediów i jakiś tam pomysł, wyobrażenia, ale na miejscu coś innego zrobiło na mnie wrażenie. Tu jeden z tych dwóch tematów. Zdjęcia z marca 2022, a temat odpowiedzialności aktualnej, gdyż teraz sporo zwierząt jest wyrzucanych, a jak mają więcej szczęścia, oddanych do schronisk. A, okazuje się, że wychodzenie z psem, gdy rano ciemno i niepogoda, to umiarkowanie frajda. B, inflacja. C, ktoś komuś znów coś podaruje, zwierzaka pod choinkę. Dobra, oglądamy. Ja tutaj jestem w takim trochę rozkroku, powiem szczerze, bo z jednej strony opis, tekst i to, co za autorką stało, co nią motywowało, jest empatyczne, jest związane z szacunkiem do zwierząt, miłością do zwierząt i z takim właśnie zrozumieniem sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym tak dalej, i tak dalej. Nie, żeby tu cokolwiek deprecjonować, czy kogokolwiek deprecjonować, ale mówię o takim pewnym bagażu uczuciowym, który się za autorką tutaj ciągnie. Ja tutaj miałem coś przygotowane, czy mi się wydawało, że miałem. A no właśnie, a ja tutaj widzę coś totalnie innego, bo no, z mojego punktu widzenia to jest trochę przypadkowy zestaw fotografii, z których są trzy zdjęcia, które coś łączy. I to są te trzy fotografie, ale łączy je coś zupełnie innego, niż autorka miała na myśli. Mianowicie ja tutaj widzę humor, dobry humor. Ja tutaj widzę bekę, ja tutaj widzę coś, co pokazuje naszych milusińskich, psich przyjaciół w sposób żartobliwy, śmieszny, że one są częścią takiego naszego życia, częścią, są naszym bagażem, prawy górny róg, z podpaszką idziemy gdzieś w tłumie, rozmawiamy, pies jest z nami, czy dziewczynka w lewym górnym rogu. Jak patrzyłem na twoje zdjęcia, to od razu, czy też może nie od razu, ale przyszedł mi do głowy projekt, właśnie, czy ja sobie tutaj zakliknąłem to, czy nie? Pewien projekt, momencik, ja sobie go tutaj spróbuję odnaleźć. Chyba to był Damian, tak. Damiana Chrobaka pod tytułem Everywhere I Look, I'm Being Looked At. Nie wiem, czy ty znasz. I to jest troszeczkę, popatrz teraz przez pryzmat swoich fotografii, spróbuj odejść od tego empatycznego spojrzenia na zwierzęta i takiego myślenia, że robisz reportaż, który pokazuje no właśnie te wszystkie złe rzeczy, które są zwierzątkami związane i to, żeby ja troszkę no, taki ton tutaj wybrałem, ale jeszcze raz powtórzę, absolutnie nie deprecjonuję tego, myślę dokładnie tak samo i tak dalej, ale mówimy o czymś, mówimy o fotografii i sposobie wyrażania się w tym przypadku, więc spróbuj odciąć się od tego, a skupić się na tym właśnie przez pryzmat, że ten zwierzak jest takim leitmotivem, tak jak tutaj te oczy, które się wpatrują na wszystkich
cały czas wgapiają się, bo ten projekt został tak ułożony z różnych zdjęć, które są z różnych parafii, ale łączy je ten właśnie element, ten jeden element tych wgapiących się oczu. I teraz, gdybyśmy przeszli, mając to gdzieś z tyłu głowy, do twojego pomysłu na zdjęcia i do tego projektu, to tymi oczami jest ten pies. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, że chodzimy z aparatem w różnych miejscach, w różnych chwilach, w różnych miastach, po prostu realizując projekt, które sobie jakoś nazywamy, bo dobrze takie reporterskie, czy no taki projekt nadać im nazwę, napisać trzy linijki, o czym to będzie, potem kiedy nam się jakby wypadnie z głowy, kiedy nam przyjdzie co innego, będziemy gdzieś meandrować, to sobie to czytamy i wracamy na prawidłowy tor, no więc mając to z tyłu głowy, ten tytuł, tą nazwę, to co chcemy pokazać, po prostu szukać tych psów, które w takich różnych, no kuriozalnych, czasem śmiesznych sytuacjach się znajdują jako część naszego życia. I to moim zdaniem byłoby 10 razy mocniejsze, no niż ta forma takiego żalu wyrażonego przez ciebie w opisie w tego materiału, którego tu no jakby ja nie odczytuję tego żalu w zdjęciach absolutnie, a w tych trzech, które tutaj wybrałem, widzę wręcz coś przeciwnego, a jednocześnie sprawiającego, że przynajmniej z mojej perspektywy, psy przestają być podmiotem, a zaczynają być przedmiotem naszej fotografii, naszych zainteresowań, czyli są w tym miejscu, w którym być powinny. I ja bym sobie tak bym sobie to wyobrażał i w tym kierunku bym szedł. Także tak. Łukasz nam tutaj ostatni materiał, drodzy Państwo. Tutaj była Justy, tu jest Łukasz. Łukasz nam tutaj zarzucił taki oto materiał, deska pod Sheratonem na przełomie maja, czerwca, korzystając z ładnej pogody, zacząłem urządzać sobie piesze wycieczki po Krakowie. Pewnego razu dotarłem pod Wawel, gdzie masa młodziaków trenuje skille, by zostać przyszłym Tonym Hawkiem. Pewnie jakiś tutaj znany, ja się nie znam. Po czasie dowiedziałem się, że jest to miejsce wręcz kultowe dla krakowskich ekip jeżdżących na desce. Ruchliwi młodzi, ładnie kontrastujący ze statystycznymi starszymi panami rozgrywającymi swoje partie szachów kilkanaście metrów dalej, wyżej, na wiślanych bulwarach. No to sobie zobaczmy ten materiał. Tyle. Łukaszu drogi, no masz swoisty problem, ponieważ gdyby tak popatrzeć na ten materiał chłodnym okiem, to jest praktycznie to samo. Z czego to od razu kusi, żeby zaryzykować podejściem typologicznym, bo to jest praktycznie to samo zdjęcie. Można, jakbym się znał, to pewnie bym szukał, dowiedział się, jakie oni te figury, skoki robią i właśnie typologicznie. Był odcinek o typologii, polecam znaleźć na YouTubie w ramach naszych tutaj spotkań czwartkowych. No więc to typologiczne podejście bym tutaj zaryzykował i to by było fajne. No bo tak to na każdym zdjęciu dokładnie to samo. Tu nie ma historii, tylko po prostu triki, które oni pokazują, więc fajnie byłoby je po prostu stypologizować. To jest bardzo fajne zdjęcie, bo jest fajne światło, fajny układ kompozycyjny. Troszkę bym mniej walczył z taką małą głębią ostrości, troszkę większą głębią ostrości bym zrobił, żeby, tak jak tutaj wspomniałem przy okazji zdjęć Roberta, no jednak zostawiać nam trochę miejsca dla wyobraźni, dla konceptu. Te dwa zdjęcia super ze sobą grają. To w ogóle jest fajne bardzo. Taka dwójeczka, bardzo mi się podoba taki duecik. Ale odrobiłem trochę zadanie, bo kiedyś tam
Popatrz. Tu masz te przykłady takich działań, które też są fajnym pomysłem na fotografię. Typologia desek. Voilà. Tak samo możesz zrobić portrety, tak samo możesz zrobić, to też buty. Są materiały, jak sobie googlniesz pod hasłem na przykład skateboard photography essay, to trafisz na różne materiały, tak jak tutaj w Addis Abebie w Etiopii. Popatrz, materiał no, trochę taki jak ty, w sensie przygotowany. Może to nie jest pod Wawelem czy pod Sheratonem. Wydaje się to ciekawsze, bo oczywiście, ale zwróć uwagę na to, jak to jest przygotowane, jakie zdjęcia są wybrane, co się dzieje, prawda? Tu jakaś budowa ramp, skateparku całego. Jest materiał tutaj też, jakieś kółka, koła nadziei, gdzie ukraińscy uchodźcy, skaterzy mogą sobie z niemieckimi przyjaciółmi poskakać na deskach. Jest tutaj trochę właśnie portretów. Materiał jest po części zróżnicowany. Pooglądaj sobie. Jeżeli tam się tak dużo dzieje i temat cię interesuje, to po prostu wróć. Może coś głębszego zrobić. Może różne materiały. Może właśnie trochę typologii, skoków i potem ułożyć to właśnie w takie układy typologiczne, czy desek, czy butów, wszystko to, co popatrz, portretów, wszystko to, co się da. Może sobie wszedłbyś w to środowisko jakoś fotografując, oni są, nie chcę powiedzieć, że próżni, no bo wszyscy jesteśmy próżni, ale lubią mieć fajne zdjęcia, może niekoniecznie takie, jak robią zdjęcia im, czyli szeroki kąt, GoPro i z bliska skoki z przerysowaną perspektywą wszelaką. No, tutaj byliśmy. Polecałbym pomyśleć w ten sposób. Wtedy, no, popatrz, jak to jest zróżnicowane. Ten materiał jest po prostu fajnie zróżnicowany. To oczywiście jest reportaż do tekstu i tak dalej, i tak dalej. No. Poszedłbym w tym kierunku. Jeżeli cię temat rusza, jesteś na miejscu, poszedłbym w tym kierunku. Także tak. O, wyłączyła mi się kamerka, pewnie z powodu temperatury. Czy się zamontuje, czy nie? Zamontuj. Uff, troszkę dzisiaj dłużej, bo zawsze to tak to jest, jak są reportaże do mówienia. Podsumowując wasze reporterskie poczynania, bo to trzecia część, jeszcze będą dwie, jak popatrzyłem na ilość materiałów. No, największy problem, jakby te problemy są takie od zarania, w sensie to są takie najprostsze, najbardziej banalne problemy związane z tym, że no nie macie wiedzy na temat, jak się przygotować do zdjęć reporterskich, jak sobie zrobić plan materiału reporterskiego, jak sobie ustawiać kadry, jak pracować nad konkretnymi kadrami, jak potem przeglądać to i dorabiać zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, których ja mówię na warsztatach fotoreportażu, omawiamy, oglądamy, wybieramy, dobieramy, bo praca fotoreportera to tak romantycznie może wygląda, potem ten finalny materiał tak fajnie wygląda, ale to jest taka matematyczna w dużej mierze orka i powtarzanie pewnych rzeczy i analizowanie i dekomponowanie po to, żeby po prostu mieć całe spektrum różnych fotografii, różnie skonstruowanych, żeby można było z nich opowiadać historię. To jest tak, jakbyśmy mieli po prostu słownik, z którego wybieramy słowa i układamy je w zdania w akapity, akapity w rozdziały i wtedy to wszystko się fajnie czyta. Fotografia jest w dużej mierze podobna, tylko jest troszeczkę trudniej, bo słowo no, zazwyczaj znaczy to, co znaczy, a zdjęcie można czytać na tysiąc różnych sposobów, a w takich krótkich materiałach te zdjęcia muszą być jednak bardziej łopatologiczne, takie, które no, nam pokazują proste rzeczy, bo to jest ośmiozdjęciowa historia, ona się czyta od prawej do lewej, tutaj nie ma takich fajerwerków, jakie są chociażby w esejach, w których no, jakby ten sznyt autorski jest o wiele bardziej potężny i też bardziej pożądany, więc tak to wygląda. Ale będziemy się nad tym pochylać. Myślę, że wszystkie zgłoszone materiały uda mi się przeglądnąć. Są tutaj pytania takie. Ania pisze, że ma zbliżenia końskich pysków, to a propos Torunia, okej, okay, twarze chłopaków. Robert, dziękuję, będzie pracował.
a jutro w Antyradiu będą ważne rzeczy, dobrze. Radek, Tony Halik, ale co miał być Tony Halik? Justyna tutaj podpisuje, że Canon teraz robi kampanię z dziewczynami, które jeżdżą w National History Museum i skaczą na dinozaurami. O kurczę, to muszę zobaczyć, ciekawie wygląda. Interkosmos Iwona mówi, że zna Artura i Anię, widziała ich portrety i są zbyt oczywiste, ale dzięki za sugestie. Tak, tak, to są bardzo oczywiste, bo to są portrety, po prostu to są zwykłe, najzwyklejsze portrety i siłą, ja widziałem tych zdjęć trochę więcej niż na stronie, siłą właśnie jest to pokazanie takiej pełnej palety portretów. Jeśli chcesz tam robić reportaż, i no to nie na 8 zdjęć, bo na 8 zdjęć się jakby nie za bardzo da, a jeżeli coś większego, jakiś esej, no to trzeba naprawdę, naprawdę tysiące zdjęć, żeby z tego coś wybrać i ułożyć takiego, co też będzie twoją autorską wersją. Esej jest mocno autorski. Esej jakby odpowiada za to, co czujesz, co myślisz, co tam przeżyłaś. To jest bardzo, bardzo, powinna być osobista opowieść, więc może w tym kierunku, skoro tyle lat fotografujesz i masz tyle fotografii. Także tak to wygląda. Drodzy, dzięki za dziś. Widzimy się za tydzień. Ostatni raz przed wakacjami, tak jak wspomniałem. Na najbliższym spotkaniu za tydzień ogłoszę zmiany, które będą po wakacjach. Wydaje mi się, że mogą wam się... będą wam się podobać na pewno. Też ogłoszę hashtag na konkurs wakacyjny, bo tak jak i w ubiegłym roku, w tym roku też będzie konkurs wakacyjny. No i co? No i widzimy się. A oczywiście dla tych, którzy mnie wspierają, bardzo dziękuję. Od razu mówię wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy tam wesprzyj pod filmem klikają, dla których te nasze spotkania czwartkowe coś wnoszą w ich fotograficzny status quo, to ja oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Ta cappuccino bądź to latte jest dla mnie ważne, bo lubię kawę. A jednocześnie deklaruję, że w czasie wakacji będę krótkie, różnej wielkości, długości materiały dla wspierających ekskluzywnie wrzucą na YouTube'a, więc sami zobaczycie. Dzięki bardzo, widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, dobrej nocy, oby upały zelżały.